Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Enklawy Marzeń. I tak, stój. Ty, moja droga, idziesz tutaj. Mam nadzieję, że tym razem się uda to zaklęcie. Więc tak, ona to zrobi i postaramy się nauczyć tej zdolności. A ty, Marku, tutaj mi podpowiadaliście dzielnie w komentarzach, że można się pozbyć naszego klauna poprzez przywołanie jakichś łowców klaunów. Szczerze mówiąc, nie przypuszczałam, że jest to taka możliwość, ale faktycznie w usługach się ona pojawia, więc spróbujmy się pozbyć naszego czarusia, żeby już nam tutaj nie męczył nas za bardzo. Tak, Anastazja ostatnio wróciła z wakacji. Zofia i Basia muszą się doprowadzić oczywiście do jakiegoś stanu normalnego. A my dzisiaj spróbujemy zdobyć jeszcze więcej pieniędzy i umówimy się może z Darią. Już mamy z nią całkiem spore kontakty, w sumie całkiem spoko, ale tak. Nasz personel zaraz się tam zjawi. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. No i? Poprawiło ci to humor? Okej, tak. Trochę. Jeszcze w sumie, jak tu jesteś, to możesz zagrać z Jeanem. Chociaż może lepiej nie, póki jest ten clown tutaj. To może lepiej nie. Dobra, naucz się tej zdolności. A ty, Marku, też ci brakuje rozrywki, ale mógłbyś tu chociaż trochę posprzątać. Będziemy potrzebowali więcej pieniędzy na rozbudowę tego naszego domu, bo oczywiście już jest coraz mniej miejsca na wszystko. Dobra, jestem ciekawa, jak będzie wyglądało to przybycie tych gości od klauna. Zobaczymy. Wow, tu łowcy klaunów. Przepraszamy za zakłócenie spokoju, ale kilka minut temu otrzymaliśmy pilne wezwanie. Operacja zajmie tylko parę chwil. Prosimy nie zwracać na nas uwagi. O matko, jak faceci czarni. Czekajcie, muszę to zobaczyć. Tu się pojawiła. Pani w czerni. Dobra, zobaczymy. Ale taki komfort nie podniósł się za bardzo. Tak, nie zwracać na siebie uwagi, a... Wow! Ależ ona ma broń! On chce uciekać. Ale go goni. Nie, nie będziesz wspominać. Ty już nauczyłaś się tego? Dobra. Komfort by trzeba było ci poprawić. No nie mamy bąbelka, ale w sumie mamy dość pieniędzy. Aha, nie mogę teraz. Spróbuj się wykąpać, chociaż to powinno ci dać komfort. Basiu, oglądaj telewizję. Ojaj! Szkoda tylko, że to aż tyle kosztuje, nie? Ale przynajmniej mamy klauna z głowy. O, teraz mogę bąbelka kupić, jeśli mnie będzie stać, oczywiście. Gdzie to może być? Tu chyba. Oczywiście, że mnie nie stać. O czym ja myślałam. Dobra, to może komfort poprawimy w inny sposób. Pójdziemy na randkę. Dobra, te sobie naprawiają swoje rzeczy. Tu jeszcze posprzątaj. Tak, Daria. Zaproś gdzieś i spotkanie w centrum. Tu posprzątaj. To powyrzucaj. Okej, na razie tyle. Aha, jeszcze te karaluchy. Dobra, na karaluchy.
Możesz sobie usiąść tutaj. Chociaż nie wiem, czy ci to da dużo komfortu. Tak, potrzebna taksówka. Matko, co to było? Co za dziwny dźwięk. Może to z telewizji. Jeszcze możesz tu sprzątnąć, tu pozmywać. Nie idź do toalety. Komfort miałaś naprawiać. O, taksówka. Dobra. Jedziemy stąd. Po raz kolejny. Nie no, musimy kolejnych członków naszej sekty. Ostatnio nam dziecko zabrali. Nie wiem, jesteśmy stratni w tym wszystkim. Już najbardziej pieniężnie. Zamiast członkowie sekty nam przynosić pieniądze, to ciągle są z nimi jakieś problemy. Dobra. Gdzie byśmy mogli pójść? Do muzeum raczej nie. Wszędzie już byłam. To może tutaj, na drinka, wyskoczymy na plażę. Okej. A, i też podpowiadaliście mi, że można kliknąć chyba prawym przyciskiem? Tak, na Sima, który jest... Jeśli ten Sim, którego mamy w kontaktach, jest na danej parceli, to możemy sobie kliknąć prawym przyciskiem. Tej akurat nie ma. O, i się pojawia ekran na danym Simie, także spoko. Dzięki za wszelkie rady. Tańcz. Możesz z nią potańczyć w sumie. O, Carpentinon. Zastanawiam się, czy może spróbujemy ją zaprosić tradycyjną metodą. W sensie takim, że spróbuję ją zaprosić do domu po prostu. Co my tu możemy porobić? Gdzieś usiąść? O, właśnie, coś jeszcze się mnie pytaliście. Prosiliście, żebym to sprawdziła. Aczkolwiek moim zdaniem chyba to nie będzie możliwe, ale chcieliście, żebym sprawdziła, czy mogę w przymierzalni z kimś zrobić barabara. Wydaje mi się, że w The Sims 1 możliwość była tylko jedna barabara, w sensie w tym sercowym łóżku. Natomiast, no, mogę to sprawdzić, więc zobaczymy. Okej, nie wiem, możesz to przymierzyć. Gorąca stopa to nie, raczej. Czekajcie, może on do nich wejdzie. Wow! Co to było? Na razie nie ma tu takiej... W ogóle znowu mam problem z dźwiękiem. Jest, czy podejdziesz, ale to nie jest to samo. W sensie, to jest po prostu zawołanie Sima. Danego. O, ona teraz podchodzi. Zaraz naprawię ten problem z dźwiękiem. Przepraszam za to. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje czasem. Że nagle przestaje być dźwięk słyszalny. Znaczy, chcesz to kupić? Nie chcę tego kupić. Aha, jak się przebiera. No. Dobra, to dajcie mi 5 sekund, ja naprawię ten problem dźwiękiem i zaraz wracam. Okej, jestem z powrotem. Niestety musiałam wyjść z gry i włączyć ją jeszcze raz, a przez to, że byłam na mieście, no to niestety nasza randka poszła z dymem. Ale no trudno, takie rzeczy też się zdarzają. Spróbujemy w takim razie zaprosić naszą Darię do domu.
i zobaczymy, czy uda się ją zaprosić, że tak powiem, do naszej rodziny w tradycyjny sposób. Mamy z nią w sumie dość wysoko, no tylko trzeba troszeczkę popracować. Więc teoretycznie powinno być spoko. A jak tam się naprawiacie? Naprawiacie się. Okej. Jeszcze ktoś by musiał nam zrobić jakieś jedzenie. To zostało jedno, ale pewnie zaraz się zepsuje. Więc ty jak skończysz wszystko, to jeszcze podaj lunch. No, naprawiłyście się już w miarę. Dobra, chyba jest okej. Możecie nawet zostawić ten telewizor, bo pewnie się przyda. Więc tak. Panno Zofio. Toaleta. Oczywiście, trzeba sprzątnąć prysznic. I możesz się uczyć, ja wiem. O której ty masz? Logiki? Nie możesz za bardzo się logiki uczyć. Możesz się uczyć malowania. Dobra, a ty sobie skorzystaj tutaj. I też weź sobie prysznic i... Ty też masz logikę, matko. Dobra, chyba znowu zmienimy ci osobowość, bo musimy się tego pozbyć. Okej. I czekamy. Czekamy na naszą wybrankę. Nie wspominaj zmarłych. Możesz jeszcze skorzystać ewentualnie. Wszystkie poszły. Dobra, trzeba tu pilnować. Zostaw tą umywalkę. I tu jeszcze Marek nie zrobił nam łóżeczka. Ja nie wiem. Nie jesteś głodna. No poczekaj na tą swoją wybrankę serca. Dobra, przytul. Tak w sumie na jego oczach. Mam nadzieję, że on sobie pójdzie stąd. No, mówiłam, że się zepsuje. Dobra, poszedł sobie. No, możemy jeszcze z nią pogadać. O, rozmawiajcie sobie. Dobrze, i ten prezent damy. O, trochę mi szkoda. To jest pamiątka. O, przytul po przyjacielsku. Może zabawiać jej w ten sposób nie będziemy. No, gościu, pospiesz się z tym. Okej. Ta wypija. Tajny napój. No nie, młody wrócił ze szkoły. Akurat. Rozrywki mu brakuje, to... Okej. Pograj sobie. Idź, idź, młody, graj. O, możemy się porozrywkować. Pooglądaj telewizję. Nie, nie zaprosi na starówkę. No, oglądasz już tą telewizję? Usiądź. O, oglądaj telewizję. Dobra. Niech przyjdzie. On zaraz powinien zrobić jakieś jedzenie. Ty. Przygotuj napój. O której ty masz ten? O 19. Jesteś w kiepskim stanie troszeczkę. Cóż, niemaletko. Znowu wydajesz nasze pieniądze, Marek. Ale dobrze, że na żarcie. Okej. Odniesie nam to wszystko zrywkę. Okej, jej się znudziło. Dobra, to możemy to wyłączyć. O, telefon!
telefon dzwoni! Marek! No! Dobra, widzę, że jej się nie podoba. Dobra, niech idzie spać. To co ty możesz robić? Tobie też rozrywki brakuje. Dobra, to teraz ty oglądaj telewizję. Ty nie wyłączaj. Weźcie sobie talerz, zjedźcie sobie. Ty w sumie też jesteś głodny. No oglądaj. Potem sobie też zjesz. Ty byś też musiała coś zjeść. No i co jemu nie pasuje z tą telewizją? Okej, zostaw. Podejdź tutaj. Raz. Czy ja ją mogę zawołać? O, zapytaj, czy podejdziesz. Kalelofa! Dobra. Dobra, ty już skończyłeś, tak? Okej, to możesz iść, siku. Grzecznie spuścić wodę. Już same piątki, spoko. Jesteś zmęczony i towarzystwa ci trochę brakuje. O, właśnie. Proszę bardzo, towarzystwa ci brakuje. Tak swoją drogą. Potem wyłącz ten telewizor i sobie pograj po prostu, bo widzę, że masz problem z tym telewizorem. Basia, ty też już wstajesz, moja droga, i też tu się popodziwiaj. Dobra, my tu spróbujemy zwerbować kolejną panią. Okej. A przytulić? Dobra, przytulić, tak. Z całowaniem to ona w ogóle ma problem, widzę. Znowu telefon! Niech to ktoś odbierze. Dobra, potem będzie podziwianie. Najgorsze, że nie mogę sprawdzić jej nastroju. Nie ma nawet zapytaj. Dobra, spróbujmy. Na pewno się nie zgodzi, ale zobaczę przynajmniej o co jej chodzi. Jestem w podłym nastroju. No ale... Jesteś zmęczona, czy co? Co za kobieta. Aha! O, dostałam kasę! Kto by się spodziewał, że ten stary, wyszczerbiony nocnik popra babci to rytualna czara Simteków. Nie wierzę. Handlarz antyków kupuje go za 600, okej. Kocham te wiadomości. Dobra, widzę, że miała problem z toaletą. Dobra, po kogoś przyjechał. Dobra, niech idzie sobie zjeść. No chodź tu, zgódź się, no. Że zaczniemy od łagodnych pocałunków.
Nie wiem, czy ona czasem po prostu nie jest też zmęczona. O, o, o! Dobra. Chyba mamy ją. Chyba ją mamy. Co ty robisz, człowieku? No, chyba kpisz! Dlaczego nie możesz grać na tym głupim komputerze? No, o co ci chodzi? Weź idź, skorzystaj z toalety i idź grać, no. Jaki ty masz problem? A czemu ty... Aha, dobra, nieważne. Już chciałam nakrzyczeć. O, matko, jaką ona ma energię. A ona idzie na 20 do pracy. Super po prostu. Dobra, może masz rację, napij się tej kawy. Albo i nie. No, zgódź się, przynieś nam pieniądze, dawaj hajs! Jest nam potrzebny! Dawaj hajs! Jej! Super. No, nareszcie mamy pieniądze. Super, ekstra. Dobra, pani Dario, żebym nie zapomniała, może zrobię pani zdjęcie od razu? W jakiejś ładnej scenerii? A może przy bogini miłości? Nie, nie zrób gnoma, tylko chodź tu. A, czekajcie, to... Dajmy jej spać w sumie. Dobra, może iść spać. Dobra, to niestety musi iść do pracy, bo ja nie pamiętam, czy ona była ostatnio, czy nie. Aha, bo jemu pewnie energii brakuje też. Dobra, a jakby się napił kawy? W sumie to by mu rozrywki też dało. On jak sobie zje? No, miał iść skorzystać z toalety. I spać. Dobra, jaką ty masz osobowość? Ja ci tu dałam. Schludność. Introwertyk. Stateczne nastawienie i zgodność. No, całkiem spoko. Nic oczywiście nie umie. Ciekawe znajomości nabyła. Bardzo nie lubi Guntera. Okej. Okay. Jest zainteresowania sportem, pieniędzmi. Będzie dobrym nabytkiem. Muzyka, ćwiczenia, kulinaria, przyjęcia. No, no, no. Właśnie, trzeba było jakieś przyjęcie zrobić może kiedyś. Dobra. Pani by trzeba było łóżko postawić, już nie ma gdzie. To jest dopiero problem. Spróbujmy jeszcze wcisnąć to łóżko z tej strony. Tylko nie ma dostępu do... lustra. Ale lustro możemy przestawić tutaj i będzie całkiem spoko. Dobra. Pani jest w sumie trochę zmęczona, ale jeszcze trochę rozrywki by też jej się przydało. Kurczę, no. Dobra, to może pograj sobie tutaj jeszcze trochę. Potem idź spać. Ty spać. A nie, Jezu, miałam zdjęcie zrobić. Dobra, najpierw zdjęcie. Chodź, chodź, chodź. Tylko bardziej w moją stronę. Okej, okay, idealna poza. Nie, no może nie takie duże. A, który to jest członek? Czekajcie. Piątym był Jan, to w sumie szóstym było dziecko. Dobra, to zróbmy, że ona jest siódmym. Dobra. Okej. Okay. Super. To co ty miałaś?
pograć sobie i potem cię do spania wyślemy. A ty? Coś ci tam niby to podwyższa, ale nie tak dużo. Dobra, to damy cię spać. Okej, czy ktoś jeszcze nie śpi? Nie. Dobra. To myślę, że będziemy kończyć. Najgorzej będzie teraz z tymi pracami, bo potrzeba aż 8 przyjaciół rodziny razem, więc będzie z tym trochę problemów. No i jeszcze trzeba je rozwinąć, te umiejętności. Basia ma trochę lżej, bo ona nie potrzebuje przyjaciół, ale no nadal logiki jej brakuje. Więc to też będzie lekki problem. Jestem ciekawa, kiedy nawiedzą nas duchy. Bo w ogóle tak się nie pojawiają jakoś. W ogóle nie, do Gina nie zaglądałam. Aha, nasza Anastazja jako jedyna się nie pomodliła. Jaki ty dajesz przykład? Także trzeba będzie się tym zająć następnym razem ogólnie. Właśnie głównie tymi przyjaciółmi trzeba narobić tych eliksirów, czy tam zaklęć, bardziej zaklęć. I skupimy się na tym. I może postraszymy jeszcze naszych sekciarzy gorącą stopą. Zobaczymy. Okej, no. A na razie to by było na tyle z tego odcinka. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym z Enklawy Marzeń. No to cześć!